Kryminalna Skandynawia. Podcast ten zawiera opisy brutalnych przestępstw i może nie być odpowiedni dla małoletnich słuchaczy. Hej. Nowy rok zaczyna się dla mnie nieco pod górkę. Od kilku dni jestem na kwarantannie. Mimo ostrożności i mnie dopadła zaraza. Uważajcie na siebie i swoich bliskich. 19 stycznia pojawi się nowy numer detektywa, w którym znajdziecie tekst mojego autorstwa. To pismo towarzyszyło mi przez całe moje życie. Zaraza i tutaj namieszała. Najstarszej gazecie kryminalnej grozi upadek. Są jednak ludzie, którzy się nie poddają i na własną rękę będą kontynuować wydawanie detektywa. Nie wyobrażam sobie, aby to pismo przestało istnieć, dlatego jeśli możecie, wesprzyjcie ich działanie poprzez nabycie nowego numeru. Dziś przenosimy się do małej miejscowości Buden w województwie Norrbotten, ponad 900 km na północ od Sztokholmu. W roku 2020 odnotowano 17 tysięcy mieszkańców. Do roku 1990 Buden było ważnym ośrodkiem militarnym północnej Szwecji. Jest 7 maja 2013 roku, wtorek. Na policję w Buden przyjeżdża Jan i Erik, by oficjalnie zgłosić zaginięcie swojej 20-letniej pasierbicy Vacharei. Poprzedniego wieczoru zgłosił jej zaginięcie telefonicznie, jednak z racji wieku dziewczyny policja nie podjęła natychmiastowych działań. Możliwe, że dziewczyna celowo nie wraca do domu. Po przybyciu na komisariat mężczyzna poproszony jest o opowiedzenie okoliczności zaginięcia 20-letniej Vacharei Bansuan. Trzy dni wcześniej, to jest 4 maja 2013 roku, pasierbica zgłaszającego wyszła z domu około godziny 16. Do swojej mamy powiedziała, że idzie się pouczyć do znajomego lub znajomej. W języku szwedzkim słowo kompis może oznaczać zarówno koleżankę, jak i kolegę. Powodem, dla którego chce pójść się uczyć do tej osoby, jest fakt, że w domu nie może się skupić. Ciągle zagląda na Facebook zamiast się uczyć. U znajomego lub znajomej komputer jest bardzo wolny, więc nie będzie ją kusić. W poniedziałek i wtorek ma ważne testy do zaliczenia. Obiecała jednak, że wróci do domu na kolację. Vacharei ubrała się i wyszła z domu. Nie zabrała ze sobą portfela. Jedyne, co wzięła, to telefon i książki do fizyki. Po godzinie 23 rodzice zaczęli się niepokoić. W soboty kolację zazwyczaj jedzą między 18 a 21. Vacharei powinna być już w domu. Próbowali dzwonić do niej wieczorem, telefon był jednak wyłączony. Następnego dnia w niedzielę dziewczyna nadal nie pojawiła się w domu. Takie zachowanie było bardzo nietypowe dla Vacharei. Cały dzień rodzina czekała na powrót dziewczyny. Kilkakrotnie próbowali dodzwonić się do niej, ale każde połączenie kończyło się niepowodzeniem. Włączała się automatyczna sekretarka. Telefon musiał być wyłączony. Po złożeniu oficjalnego zawiadomienia o zaginięciu pasierbicy,
Jan Erik wrócił do domu, gdzie po 9:30 pojawili się policjanci. Ponownie przesłuchali rodzinę o okolicznościach zaginięcia, ale i również zwyczajach Vacharei. Katalia, matka dziewczyny, opowiada, że córka studiowała fizykę na Uniwersytecie w Luleå. To około 40 km od domu. Oprócz nauki, Vacharei od kilku lat trenowała karate w Buden 2 razy w tygodniu. Po rozpoczęciu studiów trenowała również w Luleå, zazwyczaj zaraz po zajęciach na uniwersytecie. Vacharei nazywana była również Ploi przez wielu znajomych. W dalszej rozmowie Katalia przyznaje, że córka była raczej skrytą osobą. Mimo bardzo dobrego kontaktu, matka nie potrafiła wskazać znajomych córki. Kilka godzin później policja ponownie pojawia się w domu rodzinnym zaginionej. Katalia uzupełnia zeznania, mówiąc, że kilka razy pod dom podjechał trener karate córki i zabrał ją na wspólny posiłek do Luleå. Matka zwróciła jej uwagę, że to nie przystoi, żeby spotykali się poza treningami. Katalia znalazła również wpis na Facebooku Ploi z dnia zaginięcia, w którym napisała, że idzie pobiegać, a następnie pouczyć się u znajomego lub znajomej. W czasie przeglądania jej komputera natknęła się na wiadomości, jakie wysyłała córka. Wynika z nich, że relacja z trenerem karate była intymna. Trener karate, 50-letni Sven, był również nauczycielem w miejscowości Kalix. Oprócz tego posiadał niewielką restaurację sushi w Buden. Późnym popołudniem policjanci jadą do restauracji, której właścicielem jest Sven. Nie zdradzając informacji, które posiadają o jego relacji z Vacharei, informują go o jej zaginięciu i zadają mu wstępnie kilka pytań. Trener nie ma pojęcia, gdzie może być Vacharei lub z kim mogła się widzieć. Policjanci zapytali go również, co robił w dniu jej zaginięcia. Sven był w towarzystwie swojej żony, która może to potwierdzić. Podczas tego krótkiego przesłuchania trener nie wspomniał o relacji między nim a Vacharei. Jest 8 maja 2013 roku. Organizacja Missing People udostępnia zdjęcie zaginionej na swoim Facebooku. Informacje, jakie do tej pory udało się uzyskać, rozpowszechniane są w mediach społecznościowych. Tego dnia policjanci skontaktowali się z operatorem sieci komórkowej, by uzyskać informacje na temat ostatniej pozycji telefonu Vacharei. Jest to bardzo ważna informacja z racji tego, że nadal nie wiadomo, gdzie zaginęła lub gdzie spędziła wieczór 4 maja. Okazuje się, że w momencie rozłączenia sygnału telefon znajdował się w okolicy Uoberiet. Jest to całkiem niedaleko miejsca zamieszkania trenera karate. Tak szybko, jak uzyskano ostatnią pozycję telefonu Vacharei, Missing People Sweden rozpoczęło poszukiwania. Ponad 100 osób uczestniczyło w przeszukiwaniu terenu wokół masztu telefonicznego. Wieczorem tego dnia policjanci otrzymują informację na temat osoby, u której Vacharei spędziła sobotni wieczór. Okazuje się, że wspomniany przez nią kompis to 22-letni Christopher Johansson. Patrol policji udaje się do niego, aby go przesłuchać. Po przybyciu na miejsce okazuje się, że mężczyzny nie ma w domu. Jako, że nikt nie otwiera, policjanci wracają do samochodu. Kilka minut później policja kontaktuje się telefonicznie z Christopherem, który informuje, że jest już w domu. Patrol wraca do jego mieszkania. Christopher przyznaje, że Vacharei była u niego 4 maja 2013 roku. Dzień przed dziewczyna wspomniała w jednym z SMS-ów,
że ma w planach przyjść do niego, by się pouczyć przed testami. Ustalili, że Christopher przyjedzie po nią około godziny 16. Odebrał ją z pobliskiej stacji benzynowej. Dziewczyna uczyła się podczas gdy on oglądał telewizję i pił piwo. Około godziny 21:00 Vacharya pożegnała się, wzięła swoje książki i udała się do domu. Christopher nie mógł jej odwieźć, bo wypił alkohol. Po tym jak opuściła jego mieszkanie, on wypił jeszcze jedno piwo i położył się spać. Okazuje się, że mieszkanie Christophera jest również w okolicy miejsca, w którym rozpoczęto poszukiwania Vacharyi. Po przesłuchaniu policja ponownie przesłuchuje trenera karate. Mężczyzna przyznaje niemal od razu, że próbował ukryć informacje o jego relacji z Vacharyą podczas pierwszego spotkania z policją. Przemyślał jednak wszystko i przyznał się swojej małżonce do romansu, dlatego teraz nie będzie nic ukrywał. Latem 2012 roku Vacharya zaprosiła Svena do znajomych na Facebooku. Wymienili się również numerami telefonów. Po pewnym czasie umówili się na posiłek w restauracji. 2 miesiące spotykali się potajemnie. Każde spotkanie kończyło się stosunkiem seksualnym w samochodzie Svena. Jesienią 2012 roku przerwali romans. Powodem był telefon, jaki otrzymała małżonka Svena, w którym chłopak Vacharyi opowiedział o romansie dziewczyny z trenerem karate. Żona Svena skonfrontowała go jeszcze tego samego dnia. Mężczyzna przyznał, że Vacharya ma obsesję na jego punkcie, jednak nic ich nie łączy. Po przerwanym romansie Sven nadal utrzymywał kontakt telefoniczny z Vacharyą. Dnia, w którym zaginęła, pisała do niego SMS-y. Sven nie pamięta treści SMS-ów, gdyż zawsze usuwa je na bieżąco. Nie miał zbyt wiele czasu, by z nią pisać, o czym wspomniał w jednej z odpowiedzi. Sven podkreśla, że nie ma pojęcia, gdzie jest Vacharya. Rankiem 9 maja 2013 roku policjanci rozpoczynają pukanie do drzwi w okolicach, gdzie mieszka Christopher. Wszystko po to, by odnaleźć świadków, którzy widzieli Vacharyę lub zauważyli coś, co pomoże ją odnaleźć. Zdecydowano również o zmianie rubryki przestępstwa na możliwe uprowadzenie, co daje policji większe możliwości działania. Rozpoczyna się intensywne śledztwo, by odnaleźć Vacharyę. W tym samym czasie organizacja Missing People, policjanci oraz wojsko prowadzą kolejne poszukiwania Vacharyi. Mnóstwo ochotników dołącza do akcji. Wśród nich jest również Christopher i jego przyjaciele. Do poszukiwań dołączają również policjanci z innych województw, jak i również psy tropiące. Tego dnia śledczy udają się również do żony Svena. Kobieta poproszona zostaje o opisanie wieczoru, w którym zaginęła Vacharya. Około godziny 22:00 wrócili taksówką do domu z restauracji, w której byli z córką i jej mężem. Mniej więcej godzinę później położyli się spać. Kobieta jest pewna, że Sven później nie opuszczał mieszkania. Opowiada również, że latem 2012 roku otrzymała telefon od mężczyzny, który był chłopakiem Vacharyi. Opowiadał jej, że Sven ma romans z nastolatką. Kobieta skonfrontowała męża, który twierdził, że to nie jest prawdą. Vacharya była nim zafascynowana, jednak nic ich nie łączyło. Uwierzyła mężowi. Kilka dni temu Sven przyznał się do romansu. Około południa tego dnia z policją kontaktuje się kobieta, która przeczytała o zaginięciu w gazecie.
dnia 4 maja 2013 roku wracała do domu ulicą Leonspaksvägen. Około godziny 21.30 minęła się z dziewczyną ubraną na czarno, która była podobna do zdjęcia opublikowanego w gazecie. Ulica, na której widziała dziewczynę azjatyckiego pochodzenia, położona jest około kilometra od domu Christophera oraz niedaleko miejsca zamieszkania trenera karate. Czas spostrzeżenia kobiety zgadzałby się z zeznaniami Christophera, że Vatchareeya opuściła jego mieszkanie około godziny 21. To, co ma mniejszy sens, to miejsce. Vatchareeya miała iść do domu, a ulica, na której była widziana, nie prowadzi we właściwym kierunku. Policjanci otrzymują również informacje od operatora telefonii komórkowej. Wynika z nich, że o godzinie 17.04 Vatchareeya wysłała SMS-a do trenera karate. Jej telefon podłączony był do wieży telefonicznej przy mieszkaniu Christophera. 5 minut później nastąpiła próba kontaktu z numerem alarmowym. Rozmowa nie została połączona ze względu na to, że numer, jaki został wykręcony, to 112A. W roli wyjaśnienia, a w tym kontekście oznacza, że osoba, która wykręciła numer, na końcu musiała nacisnąć płotek, czyli tak zwany hashtag. Rozmowa nie została połączona. Między godziną 17.28 a 19.30 zarejestrowano kilka SMS-ów pomiędzy telefonem Vatchareeyi oraz trenera karate. Ostatnia aktywność telefonu dziewczyny ma miejsce o godzinie 20.38, gdy podłączenie telefonu zmieniło się z sieci 2G na 3G. Ustalono również, że telefon został wyłączony w nienaturalny sposób. Albo wyładowała się bateria, albo został uszkodzony. Jest czwartek 10 maja 2013 roku. Policja zaprzestaje fizycznych poszukiwań zaginionej Vatchareeyi. Missing People Sweden nieustannie jednak prowadzi kolejne akcje, w których bierze udział wielu ochotników. Sprawa zostaje coraz bardziej nagłaśniana w mediach. Ze względu na zainteresowanie, policja przeprowadza konferencję prasową. Obszar, który już przeszukano, to 55 km kwadratowych. Nadzieja na odnalezienie Vatchareeyi żywej maleje z każdym dniem. Na tym etapie śledztwa policja ma dwóch podejrzanych. Trener karate, który co prawda ma alibi, jednak nie można wykluczyć, że spotkał się z dziewczyną, gdy żona zasnęła. Drugim podejrzanym jest Christopher, który twierdzi, że Vatchareeya opuściła jego mieszkanie około godziny 21. Oboje są pod dyskretną obserwacją policji. Vatchareeya Banzuan urodziła się w 1992 roku w Tajlandii. Gdy dziewczynka miała 3 latka, zmarł jej biologiczny ojciec. W roku 2003 mama Katalia ponownie wyszła za mąż i rodzina zamieszkała w Szwecji. Jan Erik nie miał własnych dzieci, dlatego Vatchareeya była jego oczkiem w głowie. Dziewczynka szybko nauczyła się języka, a w szkole radziła sobie bardzo dobrze. W wieku 17 lat poznała Christophera. W zasadzie to on pierwszy odezwał się do niej, po tym jak jego znajomy o niej wspomniał. Widywali się niemal codziennie. Christopher miał już prawo jazdy i swój pierwszy samochód. Po mniej więcej 3 miesiącach, 30 maja 2010 roku, Christopher zakończył związek z Vatchareeyą przez telefon. Dziewczyna wściekła się i zerwała z nim kontakt. Buden to jednak niewielka miejscowość, dlatego czasami się widywali. Jednak nie witali się ze sobą. Po ukończeniu szkoły średniej Vatchareeyya dostała się na studia w Luleå.
to właśnie wtedy stała się bardziej zamknięta w sobie, stwierdzili rodzice. W 2012 roku Pacharyja zaczęła spotykać się z Tomasem. W tym samym czasie kontakt z trenerem karate stał się bardziej intensywny. Tomas dowiedział się o ich romansie i zakończył związek z Pacharyją. Chcąc zemścić się na trenerze, wykonał telefon do jego żony, w którym poinformował ją o romansie Svena i Pacharyi. Latem 2012 roku Pacharyja odnowiła kontakt z Christopherem. Był to raczej sporadyczny kontakt. Spotykali się czasami na mieście. Na początku 2013 roku zaczęli sypiać ze sobą. Christopher próbował ponownie zbliżyć się do Pacharyi, jednak ta nie była zainteresowana związkiem. Traktowała go jak dobrego znajomego. Nadal utrzymywała kontakt z trenerem karate, zazwyczaj przez SMS-y oraz Facebook. Większość jej uwagi była jednak poświęcona studiom oraz treningom karate. Często wychodziła pobiegać w pobliskim lesie oraz po mieście. Od zaginięcia Pacharyi Banzhuan minęło już ponad 2 tygodnie. W tym czasie policja kilkakrotnie przesłuchała zarówno Christophera, trenera karate Svena oraz byłego chłopaka Pacharyi, Tomasa. Ten ostatni widział się z Pacharyją 2 tygodnie przed jej zniknięciem. Nie zauważył nic dziwnego w jej zachowaniu. Alibi na dzień, w którym zaginęła dziewczyna, zostało potwierdzone przez jego matkę. Policjanci skontaktowali się również ze znajomymi Pacharyi oraz grupą karate, z którą trenowała. Żadna informacja nie przyczyniła się jednak do rozwiązania zagadki tajemniczego zaginięcia Pacharyi Banzhuan. Obserwacja Svena oraz Christophera została zakończona. 15 maja 2013 roku program telewizyjny FT-List nagłośnił sprawę z Buden. Poproszono o wszelkie informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu dziewczyny. Policja wyjaśnia, że aktywnie szuka Pacharyi, a pomoc, jaką otrzymują od Missing People Sweden, jest nieoceniona. Do tej pory napłynęło ponad 130 wskazówek, które są skrupulatnie sprawdzane przez policję. Po emisji programu policja otrzymała zaledwie kilka telefonów, jednak żadna z informacji nie przyczyniła się do rozwiązania sprawy. Missing People Sweden nie poddaje się i nadal organizuje kolejne przeszukiwania terenu wokół Buden. Jest 20 maja 2013 roku. Kolejny dzień poszukiwań Pacharyi nie przyniósł odpowiedzi na pytanie, co stało się z dziewczyną. Missing People Sweden jest w drodze powrotnej z kolejnej akcji. Jadąc z miejsca poszukiwań w stronę głównej drogi, zauważają opuszczony dom. Marie-Louise prosi kolegów, by zatrzymali samochody. Tutaj jeszcze nie szukali. Grupa zabiera ze sobą latarki i przeszukuje okolicę domu. Po godzinie 21 Marie-Louise otrzymuje rozkaz, by zawiadomić policję. Jeden z członków grupy w środku opuszczonego domku odnalazł 2 ludzkie nogi. Członkowie Missing People zawiadomili policję, która przybyła na miejsce po 20 minutach. Zabezpieczono i przeszukano cały dom. Drzwi wejściowe były zaryglowane belką. Okiennice były szczelnie zamknięte, poza jedną, która była wyłamana. Szyba była wybita, a do samego okna przyłożona była deska, która miała wypełniać funkcję rampy. Po prawej stronie od uszkodzonego okna odnaleziono odcięte i dokładnie umyte 2 nogi. Na pierwszy rzut oka stwierdzono, że należały one do kobiety.
Nigdzie nie znaleziono krwi, co oznacza, że ten, kto ułożył nogi w tym miejscu, umył je dokładnie przed transportem. Części ciała zostały odcięte na wysokości pachwin. Następnego dnia wiadomość o odnalezionych częściach ciała rozniosła się po okolicy. Z policją kontaktuje się kilka osób, które były w opuszczonym domku po 4 maja 2013 roku. Udaje się ustalić, że z całą pewnością części ciała zostały podrzucone w to miejsce po 12 maja 2013 roku, a zatem 8 dni po zaginięciu Vacciarei. Jest 24 maja 2013 roku. Okolice domku, w którym odnaleziono nogi, są skrupulatnie przeszukiwane przez wojsko. Każda podejrzana rzecz zostaje zabezpieczona. 160 metrów od opuszczonego budynku żołnierze dokonują kolejnego znaleziska. Pod kilkoma kamieniami różnej wielkości oraz gałęziami leżał nagi korpus kobiecy. Brakowało obu nóg oraz dłoni. We włosach odnaleziono resztki taśmy przeźroczystej o szerokości 12 mm. Okolica w promieniu 40 metrów zostaje zabezpieczona taśmą policyjną. Mimo iż jeszcze nie ma potwierdzenia, że odnalezione ciało należy do Vacciarei, nikt w Buden nie wątpi, że to właśnie ona. Następnego dnia prokuratura decyduje się zatrzymać Christophera. To on był ostatnią osobą, która miała kontakt z Vacciareją. Wystawiono również nakaz przeszukania jego mieszkania, samochodu oraz posiadłości jego rodziców. Mała dygresja. W Szwecji zatrzymanie może trwać najwyżej 3 dni. Po tym czasie prokuratura musi złożyć wniosek o aresztowanie lub wypuścić zatrzymanego. Sąd rozpatruje sprawę i decyduje, czy istnieją wystarczające powody do aresztowania. Jeśli istnieją, prokuratura ma 14 dni na wniesienie oskarżenia. Po tym czasie sąd może przedłużyć aresztowanie o kolejne 2 tygodnie, jeśli prokuratura potrzebuje więcej czasu. Nie ma ograniczenia czasowego, jeśli chodzi o czas aresztowania. Co 2 tygodnie sąd decyduje, czy istnieją powody, by podejrzany pozostawał w areszcie. Wróćmy do sprawy. Carl Christopher Johansson urodził się w 1991 roku. Wychował się w domu rodzinnym w Norra Svartbyn, około 5 km od centrum Buden. W szkole podstawowej radził sobie całkiem dobrze. W wieku nastoletnim zauważono, że chłopiec ma pewne trudności. Christopher miał problemy w kontaktach z innymi dziećmi. Często mówił otwarcie, co myśli, nie zważając na uczucia innych. Jego komentarze były nie na miejscu, co przyczyniło się do braku bliskich przyjaciół. Był nękany przez uczniów z racji swojej odmienności. Christopher coraz bardziej zamykał się w sobie. Rodzice zauważyli, że ma depresję i zabrali go do specjalisty. W wieku 15 lat stwierdzono u niego zespół Aspergera oraz ADD, czyli zaburzenia koncentracji uwagi. Po otrzymaniu leków oraz pomocy w szkole, Christopher czuł się dużo lepiej. Po ukończeniu podstawówki rozpoczął szkołę średnią. Nie radził sobie jednak zbyt dobrze, dlatego po konsultacji z rodzicami przepisał się do szkoły specjalnej dla osób z zespołem Aspergera. Szkoła mieściła się w Owetonio, 150 km od Buden. Christopher zamieszkał w internacie. Do tej pory rodzice byli przy nim niemalże cały czas. Dbali o to, by brał lekarstwa i pomagali mu w codziennym życiu. Po przeprowadzce Christopher całkowicie stracił kontrolę nad obowiązkami. Jego pokój był zawsze w ogromnym nieładzie.
Przepisane lekarstwa brał bardzo nieregularnie. Gdy skończył 18 lat, sięgał coraz częściej po alkohol i coraz mniej skupiał się na nauce. Po 3 terminach wrócił do rodziców do Buden. Christopher często uczestniczył w airsoftcie. Airsoft to gra zespołowa, w której wykorzystuje się repliki broni palnej i strzela plastikowymi kulkami. Christopher nigdy nie opuścił umówionej gry. Airsoft był dla niego bardzo ważny. W 2010 roku poznał Vacharyę. Pierwszy raz usłyszał o niej od swojego znajomego, którego brat pisał z nią SMS-y. Christopher odezwał się do niej i zaczęli się spotykać. Niedługo potem zostali parą. Związek trwał zaledwie 3 miesiące. Po jednej z imprez Christopher zadzwonił do Vacharyi i zerwał z nią przez telefon. Powodem była opinia jednego ze znajomych Christophera, który krytykował go za związek z kolorową dziewczyną. Kolega otwarcie przyznawał, że jest rasistą. Jako że Christopher sporo wypił, wziął za telefon i zerwał z Vacharyą. Po kilku dniach starał się ją przeprosić, po tym jak zrozumiał swój błąd, jednak dziewczyna nie chciała go słuchać. Rodzice Christophera znaleźli mu mieszkanie w Buden. Otrzymał również pomoc z gminy w postaci asystenta, który doglądał do niego i pomagał mu m.in. w utrzymaniu czystości w mieszkaniu. W 2012 roku Christopher i Vacharyja odnowili kontakt. Jest 24 maja 2013 roku. Wstępny raport lekarza medycyny sądowej potwierdza, że odnalezione części ciała należą do zaginionej 4 maja Vacharyi Bansuan. Zarówno na klatce piersiowej, jak i na plecach odnaleziono liczne rany kłute. Przyczyną śmierci było przebicie serca oraz płuc, co doprowadziło do okrwawienia wewnętrznego oraz zewnętrznego. Podczas pierwszych przesłuchań Christopher przyznaje, że tego wieczoru on i Vacharyja odbyli stosunek oralny. Ta informacja jest nową dla śledczych. Wcześniej nie wspominał on bowiem o tym. Christopher zmienił również zeznania o tym, co robił po godzinie 21. Z początku mówił, że gdy Vacharyja opuściła jego mieszkanie, on położył się spać godzinę później. Teraz przyznaje, że pojechał do swojego młodszego brata. Powodem, dla którego nie przyznał tego wcześniej, był strach przed utratą prawa jazdy. Tej nocy prowadził auto pod wpływem alkoholu. Christopher podkreśla, że nie ma nic wspólnego z morderstwem Vacharyi. Policja kontynuuje śledztwo. Mieszkanie Christophera było w ogromnym chaosie. Ubrania leżały gdzie popadnie. Kuchnia była nieco bardziej uporządkowana. Znaleziono kilka kropel krwi, która jednak nie należała do człowieka. Sprawdzono rury odpływowe w łazience. Jest to jedno z miejsc, o którym sprawcy zapominają przy sprzątaniu po zbrodniach. Nie znaleziono jednak ani kropli krwi. W jednej z szafek w łazience odnaleziono taśmę, która po analizie okazała się być identyczna do tej znalezionej we włosach Vacharyi. Dodatkowo na rolce taśmy z mieszkania były ślady krwi dziewczyny. Pies tropiący nie wykrył zapachu zwłok w mieszkaniu Christophera. W samochodzie należącym do aresztowanego odnaleziono kolejne ślady, które są na jego niekorzyść. Gdy prowadzący przesłuchanie przedstawił mu kolejny dowód w postaci krwi Vacharyi w jego samochodzie, Christopher zapytał, w jaki sposób krew dziewczyny mogła wylądować w bagażniku. To pytanie było nieco nie na miejscu, zważywszy, że przesłuchujący go policjant nie wspomniał, gdzie dokładnie odnaleziono krew, a mimo to Christopher wiedział, że znajdowała się w bagażniku.
Krew należącą do Vacciarei znaleziono na wycieraczce w bagażniku, ale i również na listwie od klapy. W środku leżały rękawiczki, które były pokryte krwią Vacciarei. Znaleziono również plastikową reklamówkę ze śladami krwi dziewczyny i odciskami palców Christophera. Kolejne przesłuchania nie wnoszą zbyt wiele do sprawy. Pomimo presji ze strony śledczych, Christopher konsekwentnie wypiera się winy. Śledczy uzyskali również zeznania sąsiadów Christophera o dniu 4 maja. Kilka osób zeznało, że tego wieczoru około godziny 21 słyszeli dwa krótkie, ale głośne krzyki kobiece dobiegające z mieszkania Christophera. Sąsiedzi opowiedzieli o tym policji po zatrzymaniu podejrzanego. Wcześniej żaden z nich nie wspominał o krzykach. Wszyscy wspólnie stwierdzili, że nie mieli pojęcia, że ta informacja była ważna. Trwają również poszukiwania miejsca zbrodni. Technicy kryminalni, którzy przeszukali mieszkanie Christophera, wykluczyli możliwość, aby do morderstwa doszło w tym miejscu. Proces rozpoczął się 31 października 2013 roku w Luleå. Sala była przepełniona zarówno dziennikarzami, jak i ciekawskimi, którzy przybyli, by przyglądać się rozprawie. Prokuratura oskarżyła Christophera Johansson o morderstwo Vacciarei Bansuan poprzez zadanie jej ran kłutych w klatkę piersiową oraz plecy przedmiotem podobnym do noża, co spowodowało śmierć. Zdarzenie miało miejsce 4 lub 5 maja 2013 roku w gminie Budan. Oskarżony nie tylko zabił, ale i zbezcześcił ciało Vacciarei poprzez odcięcie nóg i rąk od korpusu. Następnie przetransportował ciało swym samochodem i umieścił szczątki w opuszczonym domu oraz w pobliskim lesie pomiędzy 4 a 22 maja 2013 roku. Oprócz wspomnianych przeze mnie wcześniej dowodów, prokuratura przedstawiła jeszcze kilka innych. Raport patologa był już w pełni gotowy. Na jednej kostce Vacciarei odnaleziono męskie DNA. Jako że nogi były dokładnie umyte przed ułożeniem ich w opuszczonym domu, oskarżony musiał mieć kontakt z tą częścią ciała już po zbrodni, twierdzi prokuratura. Nie ma jednak potwierdzenia, że owe ślady DNA należą do Christophera. Pies tropiący zaznaczył bagażnik samochodu należącego do Christophera na zapach ludzkich zwłok. Podczas procesu zeznawało wielu świadków. Ich zeznania wpłynęły niekorzystnie dla Christophera. Podczas akcji poszukiwawczej policjanci zwrócili uwagę na nietypowe zachowanie oskarżonego. Według prowadzącego poszukiwania, Christopher zachowywał się bardziej jak obserwator, nie jak uczestnik. Policjant miał wrażenie, że chłopak chciał wiedzieć dokładnie, jakie plany ma grupa poszukiwawcza. Przyjaciele Christophera, którzy razem z nim uczestniczyli w akcji, pytali go, czy próbował dzwonić do Vacciarei. Oskarżony próbował więc zadzwonić do niej, aby dali mu spokój. Policja udowodniła, że nigdy nie próbował połączyć się z numerem dziewczyny. Udawał, że wykonuje telefon. Nietypowe zachowanie Christophera w czasie, gdy zaginęła dziewczyna, zauważyli również jego znajomi i sąsiedzi. Christopher był bardzo zaangażowany w treningi Airsoft. Dzień po wizycie Vacciarei w jego mieszkaniu, na kilka godzin przed rozpoczęciem gry, Christopher powiadomił znajomych, że nie może w niej uczestniczyć. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, by odmówił treningu. Airsoft był dla niego zbyt ważny. Według oskarżonego było to spowodowane rozwolnieniem, jakiego dostał tego ranka. Wszystko przez to, że zabawiał się butelką poprzedniego wieczoru.
Sąsiad Christophera zeznał, że widział go tego dnia, w którym odmówił on treningu airsoft. Z jakimś kolegą niósł dość spory przedmiot do auta. Sąsiad nie wie, co to mogło być, jednak widział, że dwie osoby niosły pakunek. Zeznania kobiety, która widziała dziewczynę podobną do Vacciarei po godzinie 21 zostały wysłuchane. Kobieta nie miała jednak stuprocentowej pewności, że była to Vacciareia. Nikt, kto tej nocy spacerował tą drogą, nie zgłosił się jednak na policję. Adwokat oskarżonego przedstawił go jako osobę dziwną. Do tego przyczyniły się jego diagnozy, zespół Aspergera oraz ADD. Jest nieuporządkowany i ma trudności w dbaniu o siebie. Zapomina o jedzeniu czy o tym, że musi się umyć. Często mieszkanie, jak i samochód pozostają otwarte ze względu na niedopatrzenie ze strony Christophera. Czy możliwe, że ten człowiek dopuścił się zabójstwa Vacciarei i dokładnie zatarł za sobą ślady? Czy nie powinno być więcej dowodów? Pytał obrońca. Podczas przeszukania mieszkania podejrzanego panował w nim nieporządek. Mimo to nie odnaleziono oczywistych śladów zbrodni. Christopher nie potrafił utrzymać porządku w domu, wręcz przeciwnie, zawsze panował w nim chaos. W jaki sposób poradziłby sobie z posprzątaniem po morderstwie? Według psychologów diagnozy, jakie ma Christopher, nie wykluczają, że przy motywacji byłby w stanie dokładnie ukryć ślady zbrodni. Ci, którzy go znają, nie są jednak w stanie sobie tego wyobrazić. Obrońca przypomniał również zeznania świadka o tym, że osoba podobna do Vacciarei była widziana po godzinie 21 na ulicy Leon Baxwegen. Możliwe zatem, że Christopher mówił prawdę o tym, że Vacciareia opuściła jego mieszkanie. Adwokat wspomina również, że istnieje możliwość, że ktoś podłożył znalezione dowody do mieszkania i samochodu Christophera, które często pozostawały otwarte. Zaznaczył również, że śledztwo od początku skupiało się na oskarżonym, a alternatywni sprawcy nie zostali dokładnie sprawdzeni. Trener karate miał motyw do pozbycia się Vacciarei. Christopher go nie miał. 18 listopada 2013 roku sąd pierwszej instancji wypowiedział się, że Christopher Johansson jest winny śmierci i zbezczeszczenia zwłok Vacciarei Pansuan. Wyrok uzależniony jest od wyniku badań psychiatrycznych, na które Christopher zostaje wysłany do Sztokholmu. Wyniki badań wskazują na to, że Christopher nie cierpiał na zaburzenia psychiczne w czasie popełnienia czynu i może być skazany na pozbawienie wolności. Wyrok sądu pierwszej instancji zapadł 22 stycznia 2014 roku. Christopher Johansson został skazany na 14 lat pozbawienia wolności za morderstwo. Po otrzymaniu wyroku Christopher zmienił adwokata na jednego ze znanych prawników w Szwecji. Thomas Olsson składa apelację do sądu drugiej instancji, Hovrätten. Linią obrony była wersja oskarżonego o tym, że prawdziwy sprawca morderstwa podłożył dowody w jego samochodzie i mieszkaniu. Adwokat Olsson przekonywał sąd, że Christopher nie miał możliwości podrzucenia ciała w miejscu, gdzie je odnaleziono. W tym czasie miał bowiem alibi, które opierało się m.in. na grze komputerowej, która miała wykazać, że w czasie, gdy porzucono zwłoki, Christopher był w domu. Nie ma jednak całkowitej pewności, kiedy zwłoki znalazły się w opuszczonym domku. 16 kwietnia 2014 roku sąd apelacyjny wydał wyrok. Christopher Johansson pozostaje winnym śmierci Vacciarei Pansuan. Jednak rubryka przestępstwa zostaje zmieniona. Według sądu istnieją okoliczności łagodzące. Jedną z nich jest fakt, że Christopher nie planował tej zbrodni.
Prokuraturze nie udało się odnaleźć motywu zbrodni, a wiele szczegółów nadal nie zostało ustalonych. Wyrokiem sądu Christopher zostaje skazany za zabójstwo w afekcie, a kara zostaje zmniejszona do 10 lat pozbawienia wolności. Na początku odsiadywania wyroku zrobiono profil psychologiczny Christophera, by ocenić ryzyko. Według psychologa jest to człowiek egocentryczny z ograniczoną empatią. Istnieje duże ryzyko przemocy i gróźb z jego strony, o czym świadczy charakter popełnionej zbrodni oraz kontynuacja zainteresowania bronią. Christopher jest wrażliwy na stres i ma problemy w kontaktach społecznych. W 2018 roku pojawił się dokument w telewizji trzeciej o sprawie z Budden, w której wystąpił Christopher. Tym razem już nie jako Christopher, a Kim Marie Johansson. Podczas pobytu w więzieniu zdecydował się bowiem na zmianę swojej płci. Jak wspomniał, czuł się kobietą, odkąd skończył 5 lat. Podczas kręcenia dokumentu nadal przechodził proces korekcji płci. Po pewnym czasie został przeniesiony do żeńskiego więzienia. Jak wiecie z poprzednich odcinków, wyrok 10 lat pozbawienia wolności oznacza, że osoba skazana musi odbyć co najmniej 2/3 kary. Po tym czasie, jeśli nie będzie sprawiać kłopotów, może zostać wypuszczona na wolność. Z tego, co udało mi się znaleźć w internecie, wynika, że Kim Marie Johansson od stycznia 2020 roku jest na wolności. Imiona Sven oraz Thomas zostały przeze mnie podmienione. Specjalne podziękowania dla moich patronów, którymi w tym miesiącu są Tomasz, Witold, Aleksander, Piotr, Zofia, Magdalena, Ala, Janusz, Adrian, Mateusz, Aneta, Michał, Ewa, Krysia, Sebastian, Dominik, Maria, Adrianna, Małgorzata, Krzysztof, Miłosz, Paulina, Agnieszka, Paweł, Emcio, Maciej, Joanna, Łukasz, Asaselo, Mobi, Olga, Rafał, Kacper, Katarzyna, Monika, Igor, Jakub, Aleksandra oraz Wanda. Chylę czoła przed Wami. Zapraszam na mojego Instagrama, gdzie znajdziecie zdjęcia do sprawy. Zachęcam Was również zaglądnąć do źródeł odcinka. Na pewno znajdziecie coś ciekawego. Do usłyszenia.